Dzień dobry, Radosław Froń, paragraf w kieliszku w podcaście Biznes wysoko oprocentowany. Sam alkohol w przeciwieństwie do biznesu nie zawsze musi być związany z bardzo wysokimi procentami. Mamy dziś szerokie spektrum możliwości od mocnych destylatów aż po lekkie, przyjemne likiery. Tak szerokie portfolio różnego rodzaju przyjemności dostarcza nam wyjątkowe miejsce na alkoholowej i nie tylko alkoholowej mapie Polski. Relatywnie młody projekt, choć oparty na bardzo starych i uznanych korzeniach. Pałac Cieleśnica i Szymon Fesiuk. Serdecznie zapraszam. Cześć, miło Cię widzieć. Witam serdecznie. Ja nawet nie mam pomysłu, od czego by tutaj zacząć, przedstawiając Ciebie, czy całe przedsięwzięcie, za którym stoisz. Będzie wręcz obraźliwie, jeżeli powiem, że jest to przedsiębiorstwo wielobranżowe. Więc powiem, że niesamowita, zmaterializowana idea, która w bardzo szerokim spektrum dostarcza nam różnych cielesnych uciech. Tak, to cielesność tutaj i z racji nazwy, ale ogólnie tak, robimy, staramy się, żeby coś troszeczkę dla tego ciała dobrego dać, dobrego zrobić i no, od przetworów, przez syropki, przez herbatki i obecnie po likierki i buteczki. Tak, część z tych produktów już miałem okazję spróbować, resztę mam nadzieję doświadczyć, kiedy uda się wreszcie wybrać do Ciebie. Mam nadzieję, że sposobność ku temu będzie już niebawem. Nikt tego lepiej od Ciebie nie zrobi. Przedstaw zatem może proszę Wasze przedsięwzięcie. Wspaniały pałac gdzieś na krańcu z mojej perspektywy Polski i takie niesamowite rzeczy. Jak to wszystko się zaczęło? O, zaczęło się tak naprawdę już kilkanaście lat temu. Zanim pojawił się pałac, prowadziliśmy też coś a la salę bankietową razem z rodzicami. Nie ukrywam, że ta sala bankietowa obecnie służy nam jako nasz magazyn właśnie manufaktury, a kuchnia, gdzie kiedyś przygotowywaliśmy wesela, obecnie służy nam właśnie do gotowania naszych przetworów. A ogólnie pomysł na cieleśnicę no, urodził się u mojej mamy w głowie, która po prostu była gdzieś zakochana w tym miejscu od samego początku i po prostu jak się nadarzyła okazja, to się nie zastanawiała, tylko wszystkie ręce na pokład i działamy w ramach cieleśnicy. A ja przyszedłem tak naprawdę troszeczkę później, ale od początku w ogóle mojej historii związanej z gastronomią jakąkolwiek, bo troszeczkę gdzieś tam po tych knajpach, zarówno w Warszawie, jak i tutaj, że tak powiem, na miejscu w pałacu się pokręciłem. Od kucharza, kelnera, no tak naprawdę praktycznie liznęłem każdego gdzieś stanowiska w branży hotelarskiej czy gastronomicznej w małym stopniu, ale zawsze gdzieś tam towarzyszył mi ten alkohol, choćby dlatego, że pierwszy mój w ogóle krok w stronę branży gastronomicznej to było szkolenie barmańskie. Zaraz po ukończeniu 18 roku życia było to szkolenie barmańskie i tak naprawdę gdzieś tam się już pojawił pomysł, że no fajnie się robi drinki, ale fajnie by było zrobić drinka na własnym alkoholu, na zrobionym przez siebie alkoholu. Zresztą wtedy też troszeczkę się zaczynałem interesować nalewkami i tak naprawdę u nas w ogóle jakakolwiek produkcja spożywcza miała się rozpocząć od produkcji nalewek. Ale gdzieś nie mieliśmy warunków, żeby to rozpocząć, szczególnie w pałacu, w zabytkowym obiekcie, produkcja alkoholu, spirytu, substancja wybuchowa, jak to tak w ogóle trzymać jeszcze w piwnicy, gdzieś tam i tak dalej. No i po prostu gdzieś ten pomysł upadł, ale zostały przetwory. Kilka lat minęło, przetworów już myślę, że z kilkadziesiąt smaków gdzieś po drodze się pojawiło, no a teraz już, że tak powiem, wracamy do tego pierwotnego planu. Bo tak naprawdę najpierw myślałem o alkoholach, a dopiero później się dowiedziałem, że w cieleśnicy jest przepiękna, potężna historia polskiego gorzelnictwa od likierów ziołowych, likierów owocowych, przez wódki gatunkowe, po właśnie bardzo taki ciekawy przypadek rumu produkowanego na nadburzańskim Podlasiu. Brzmi wspaniale. Lokalnych tradycji gorzelniczych wydawałoby się, że przybliżać nie trzeba, ale jeżeli mógłbyś, to powiedz proszę, co w tej cieleśnicy historycznie też się... Cieleśnica zawsze, czy od XVI wieku mniej więcej, bo wtedy mamy najstarsze wzmianki, był tam folwark.
A jak to w folwarku zawsze, gdzieś kawałek jakiejś gorzelni, jakiegoś po prostu budynku, gdzie się produkował alkohol, zawsze był. Przez 200 lat, kiedy to Cieleśnica była folwarkiem pracującym na Radziwiłłów z Białej, tych Radziwiłłów między innymi, z których mamy pana kochanka. Później przeszła w ręce prywatne i już tak jakby no, była za takie typowo po prostu ktoś postawił na początku dwór i było to takie gospodarstwo bardziej już nie czy prywatne, a nie pracujące na dużych magnatów. No i rodzina przede wszystkim Serwińskich, później Rosenwertów, to są rodziny, które się najbardziej tak jakby przyłożyły do tego, jak Cieleśnica wygląda obecnie. I właśnie w 1923 roku, w dwudziestoleciu międzywojennym, gorzelnia w Cieleśnicy nabrała tego kształtu obecnego, czyli kształtu fabryki wódek gatunkowych i likierów rektyfikacji Cieleśnica. Mamy potężną gorzelnię z 20-metrową wieżą, a oprócz tego przedwojenny też budynek zestawialni wódek, który właśnie kończymy remontować i który będzie tak naprawdę tą naszą manufakturą. Będziemy mieli malutki alembik miedziany 400-litrowy, plus do tego będziemy na pewno robili też różne wina owocowe i likiery. No, bardzo szerokie spektrum działań, które niewątpliwie będą nam się wszystkim podobać. Który z alkoholi jest tym ulubionym? Czy twoją domeną są właśnie te nalewki, od których zaczynaliście, różnego rodzaju likiery, czy ta czysta forma, do której zmierzacie? A może wina jako forma zupełnie lekka? Czy tak? To jest troszeczkę bardziej skomplikowane, ponieważ u mnie tato akurat często robił miody pitne i wina owocowe, czy z dzikiej róży, czy porzeczkowe, czy inne, więc gdzieś tak rodzinnie bardziej mam ciągłutki w tą stronę. Co prawda codziennym moim alkoholem, że tak powiem, poniekąd może nie codziennym, ale zazwyczaj pierwszego wyboru jednak jest piwo, bo to jest lekki alkohol po prostu. Nalewek nie będę ukrywał, bardzo dawno nie robiłem żadnych, dlatego że obecnie robimy likiery, a nalewki dopiero będziemy nastawiali, jak już będziemy mieli odebrany w pełni swój zakład. No i chyba w tym momencie tak naprawdę te likierki są takim czymś, bo są fajne, owocowe, super nadają się do drinków, gdzie ja zawsze miałem ciągutki, żeby jednak mieszać alkohol, a niekoniecznie pić na czysto. I chyba w tym momencie to jest takie coś, co najbardziej też czym się wyróżnia, bo tak naprawdę jest niewiele likierów na polskim rynku, które naprawdę mają fajne, naturalne, jakościowe składniki ze świeżych rzeczy na przykład są produkowane, bo dużo jest na przykład alkoholi czy wódek gatunkowych w Polsce, które są po prostu z suszu robione. A nie ukrywajmy, susz nie daje takiego aromatu kompletnie jak świeże zioła czy świeże owoce. Czy w związku z szeroką gamą produktów grozi nam także, że wybudujecie tam browar? Nie zaczekasz się. Czy nie, browar nie. Na pewno piwo będę robił. To czy takie w sensie bardziej do zabawy, żeby mieć piwo robione u siebie, które będziemy serwowali po prostu na miejscu? Wszyscy się zarzekają, że zaczyna się tak nieśmiało, że tylko dla siebie, a potem się wymyka spod kontroli. Już ja dobrze to wiem na własnej skórze. Nie. Piwo akurat, jeżeli chodzi o produkcję, w ogóle mnie nie ciągnie. I tutaj akurat w przypadku piwa bardziej jestem smakoszem, niż mam fan po prostu zrobienia tego. Tak? Przy nalewkach z kolei mam w drugą stronę. Czasami większy fan mam z tego robienia, niż później rzeczywiście piję ten alkohol. Owszem, lubię go, spróbuję sobie, ale to jest tylko bardziej alkohol okazyjny, tak? Powiedz proszę, biorąc pod uwagę, że produkujecie różnego rodzaju, czy produkować będziecie w najbliższym czasie różnego rodzaju napoje alkoholowe, co w twojej ocenie hamuje wciąż ten rynek, który jest u progu dopiero swojego świetnego rozwoju? Jakie są bariery wejścia do świata produkcji alkoholi mocnych? Czy na pewno, że tak powiem, komplikacje prawne, bo porównując to z moją produkcją przetworów owocowych, mamy dużo więcej papierologii przy alkoholach
No, jest to troszeczkę też taki biznes, gdzie jednak troszeczkę ciężej, większy przede wszystkim jest kapitał potrzebny, żeby gdzieś to zacząć, chociaż nalewki akurat są tutaj przykładem, gdzie naprawdę można prostą produkcję zrobić, odebrać i to będzie działało i funkcjonowało. No tutaj szczególnie w przypadku akurat destylatów, no to już się zaczynają tematy, gdzie ten osprzęt jest dużo droższy. Nie mam porównania do końca, jak to jest w systemie z browarami, na ile browar, ile sprzętu potrzeba, żeby odpalić taki rzemieślniczy browar, ale no, porównując z moją taką tą branżą przetwórstwa owocowego, to jednak mamy dużo bardziej skomplikowane urządzenia, ale też no, dużo droższe i no, po prostu więcej trzeba przestrzeni, miejsca i przede wszystkim tego właśnie wkładu finansowego. Bo jeżeli chodzi o przepisy, o tak ogólnie, no jeszcze tego cały czas się uczymy i zarówno urzędy, które tutaj, pod które podlegam, same stwierdziły mi niedawno, że no też muszą się troszeczkę podszkolić i podpytać kolegów, którzy prowadzą już jakieś te mniejsze gorzelnie czy destylarnie gdzieś tam rozsiane. Tak, tutaj urzędnicy też mają jeszcze sporo pracy przed sobą, też muszą się nauczyć tej nowej sytuacji, jaką są małe przedsięwzięcia produkujące alkohol. A tutaj, jeżeli chodzi o próg wejścia do gorzelni, no to wszystko to zależy oczywiście od produktu, jaki będzie wytwarzany, bo zgodzimy się, chyba że jeżeli produkujemy alkohol destylowany stosunkowo prosty technologicznie, nie chciałbym tutaj zabrzmieć w sposób, który sprawi, że wszyscy producenci ginów właśnie subskrybują nasze komunikatory. Gin wymaga zasadniczo tylko tego alembika i beczek, gdzie botaniki macerują się w czystym alkoholu, później jakiegoś miejsca na produkt gotowy. Jeżeli chcemy robić destylaty zbożowe, musimy mieć miejsce, gdzie zacieramy te zboża, musimy mieć całkiem sporo przestrzeni do fermentacji później tych zacierów, więc tak naprawdę można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że potrzebujemy z przodu przed alembikiem dobudować browar. Jeżeli chcemy robić owocówki, destylaty owocowe, to z kolei musimy mieć winiarnię, gdzie jakaś prasa, znów fermentacja. A jeżeli chcemy robić wszystko, no to wszystko, łącznie jeszcze z jakąś infrastrukturą dla ziemniaków. Jakie te destylaty będziesz produkował ty? Będziecie produkowali u was? Znaczy na pewno przede wszystkim skupimy się na owocach i ziołach, bo to jest temat, który jest nam najbliższy, w którym od kilku lat już się poruszamy. I na pewno to będzie początek. No, budynek zresztą właśnie, w którym startujemy, po wojnie produkował wina. To była normalna winiarnia, więc to tak jak się śmiałeś, do tej gorzelni trzeba tą winiarnię dobudować, to my robimy gorzelnię w winiarni, więc tak naprawdę wyjściowym tematem u nas będą wina zarówno do samych właśnie win, ale i też do destylatów. Z jakich owoców? Na pewno owoce dzikie. Ja bardzo lubię rzeczy, które derenie, niederenie, czarne bzy, tym podobne rzeczy, owoce polskie, które często gdzieś są zapomniane, z których gdzieś tam już ich używam w przetworach. Nie wiem, kwiat czeremchy, na który teraz czekam, bo on zawsze zaczyna nam sezon. Przecież w tym roku mamy przynajmniej dwutygodniowe opóźnienie wegetacji, więc no, w zeszłym roku o tej porze już robiłem syrop z kwiatu czeremchy, w tym roku jeszcze kwiatu nie widać, więc akurat dla mnie na rękę, bo remont się minimalnie przesuwa, więc akurat przyroda przesuwa się razem z remontem. Wszystko doskonale skoordynowane. Dokładnie. Jestem bardzo ciekaw także tego świata odradzających się win owocowych. Po latach przerwy, kiedy wydawało nam się, że to jest kategoria stracona, wyraźnie stygmatyzowana już tak zwanym jabolem, widzę z coraz większą też radością, że powracają wina owocowe na salony, jeżeli tak można powiedzieć, to znaczy są poważnym i docenianym produktem. W różnych miejscach w kraju takie winiarnie owocowe się wskrzeszają. Tak, czy zarówno miody pitne i wina owocowe, to już gdzieś w starej książce, chyba gdzieś z XIX wieku czytałem, że niestety piwo zabiło nam branżę miodową i winiarską win owocowych. Tak. I gdzieś poniekąd to była prawda. Po wojnie były te wszystkie jabole, siarkofruty i nie wymieniając innych nazw. Chociaż
w cieleśnicy na przykład było jedno wino, które przynajmniej już kilkanaście razy słyszałem od starszych osób, że było bardzo dobrym, pijalnym winem, jasnym, owocowym, gdzieś takim po prostu na co dzień. A jednak gdzieś ta klątwa jabola po prostu została na tych winach, ale na szczęście no, mamy przepiękne owoce, róbmy z nich te wina i cieszmy się nimi. Wina z winogron, wiadomo, to jest najszlachetniejsze wino, ale są przepyszne wina z owoców, czy zaczynając właśnie od tej czarnej porzeczki, czy czerwonej porzeczki. Na przykład przepyszne wino musujące piłem niedawno, truskawkowo-dereniowe, gdzieś takie po prostu robione w domowej piwniczce. I to są naprawdę przepyszne produkty. Od 200 lat jest temat, czy wino owocowe nazywać winem. Tak? I to w starych księgach też się pojawia. Czyli to też jest znak zapytania, który towarzyszy naszej branży od kilkuset lat. Nieustannie ten konflikt trwa, nawet całkiem niedawno odtwarzał się w jakiejś dyskusji pod jednym z postów producenta win owocowych na Facebooku, także 200 lat tradycji. Fantastycznie, to też jest jakiś element naszej historii. Natomiast nie nadużywałbym z całą pewnością tego szlachectwa win, które nazywamy winem z otwartą przyłbicą, z tego względu, że to, że w jakiś sposób od razu nastawiamy się dyskryminująco do tych win owocowych, i niewątpliwie jest historyczną naszą tradycją także produkcja win czy wyrobów fermentowanych, jeżeli puryści wolą właśnie z owoców rosnących tutaj. Zresztą wielu może nie, ale w kilku krajach te wina owocowe cieszą się jednak całkiem sporym uznaniem. Głównie są to wina oczywiście w Europie z jabłek, tak, które mają nasi sąsiedzi. Jakąś formą kwalifikowaną, można też powiedzieć, następnych wrogów sobie narobię, win owocowych są cydry przecież, czy pery, które też powoli wkradają się w rzemieślniczym wydaniu na polski rynek. Historia, właśnie, historia, tradycja, macie fantastyczne miejsce, pałac, historyczną gorelnię, historyczne miejsce, gdzie produkowano te alkohole. Kiedy w Cieleśnicy skończyła się ta produkcja alkoholu? Czy to było jeszcze po wojnie, czy dotrwała w jakiejś formie przetrwalnikowej do lat transformacji? Tak naprawdę przetrwała lata transformacji nawet, bo gorzelnia jakiś po prostu surówkę robiła jeszcze tak naprawdę na początku lat 2000. Ale już jako gorzelnia rolnicza nie produkowała tych wyśmienitości. Kiedy ich nie, historia zatem się skończyła? Właśnie po wojnie było tak, że dawna zestawialnia wódek stała się winiarnią, a z kolei gorzelnia została gorzelnią, ale bardziej w wydaniu typowo rolniczym, już nie produkcji jakichś wyrobów bardziej gatunkowych. Tylko surówek. I w którym momencie te wasze historie się połączyły? Wiem też, słyszałem od ciebie, że takim symbolicznym przekazaniem pałeczki tych tradycji przedwojennych były receptury, które otrzymałeś. Tak, tak. I tu jest potężny ukłon do państwa górskich, którzy są spokrewnieni z ostatnimi właścicielami pałacu i również fabryki wódek gatunkowych w Cieleśnicy. A dlatego, że dostałem od nich oryginalną, czy spisaną już po wojnie, ale spisaną przez osoby pracujące przy produkcji w Cieleśnicy, książkę receptur. Mamy receptury na jarzębiaki, allasze, przepalanki, benedyktyn, właśnie nie benedyktynki, ale Anna Benedyktyna, bo już wtedy nazwa była zastrzeżona przed wojną na benedyktynkę, więc używano nazwy benedyktyn. Ale dużo też innych wódek, takich typowo właśnie gatunkowych likierów, ale też potężny opis samego procesu produkcji też wódek czystych, pracy destylarni, fermentacji. No kilkadziesiąt stron bardzo fajnych materiałów. W dużym stopniu akurat, jeżeli chodzi o kwestie produkcyjne, gdzieś tam ciężkim do zrealizowania, jeżeli chodzi o te alkohole czyste, bo po prostu z różnic sprzętu, na którym gdzieś tam funkcjonowano ponad 100 lat temu. Ale za to praktycznie do zrobienia wszystkie przepisy na likiery, które się znajdują tak jakby w tej książce receptur, na czele z kordiałem cieleśnickim, który był takim najbardziej znanym alkoholem, jeżeli chodzi o cieleśnice i te słodkie rzeczy, która tak naprawdę była taką arcydzięglówką
z dodatkiem korzeni i skórek cytrusowych. Piękne czasy przed nami. Stoimy u progu nowej rewolucji, mocnych alkoholi. Powiedz proszę, jak oceniasz widoki, perspektywy rozwoju tego rynku? I muszę to pytanie podzielić w Twoim przypadku w zasadzie na dwie części. Na destylaty, na mocne alkohole, te, które w tej chwili reaktywujecie i które będziecie produkować, i te tradycyjne, czyli nalewki i likiery. Zacznijmy może od destylatów. Czy mamy rewolucję destylatów polskich? Mamy. Mamy rewolucję destylatów. No, mamy kilka destylarni, które już pokazują, że potrafią zrobić naprawdę fajny rzemieślniczy produkt. Więc jak najbardziej mamy tą rewolucję, na szczęście w końcu oddolnie, że tak powiem. A nie są to produkty, które udają produkt rzemieślniczy. Mało tego, to są często produkty rzemieślnicze, a które na półce nie da się tego produktu praktycznie odróżnić od produktu z dużego koncernu, co jest tylko tak naprawdę na plus tych małych producentów, że trzymają poziom nie tylko tego, co jest w środku, ale też tego, co jest na zewnątrz. Konsument sam, gdy zbierze pewną pulę doświadczeń, będzie w stanie odróżniać to, co udaje rzemiosło, od tego, co jest faktycznie szczere i całkowicie autentyczne, co jest pracą waszych rąk. A co z nalewkami, z likierami? Przyznam się szczerze, że lata temu, kiedy miałem okazję pierwszy raz doradzać przy organizacji takiej przetwórni, która w domowych prawie warunkach całkowicie rzemieślniczych chciała wytwarzać te nalewki na trochę większą, a przynajmniej komercyjną skalę, podchodziłem do tego z pewnym powątpiewaniem. Wydawało mi się, że oczywiste, produkujemy wina, produkujemy destylaty, piwa i tak dalej, ale nalewka była taką intymną częścią tradycji domowej. Każdy z nas albo te nalewki robi, albo ma kogoś w rodzinie, wśród przyjaciół, kto robi te nalewki. I zastanawiałem się, jaki jest potencjał właśnie tego komercyjnego rynku. Dzisiaj jest on dla mnie oczywisty, wyleczyłem się z tej ignorancji, natomiast chciałem Twoje jako producenta już wieloletniego także tego typu produktów zdanie poznać. Czy ludzie lubią Wasze nalewki? Czy ogólnie wraca do mnie gdzieś tam ze sklepów i ogólnie od ludzi komentarze, że bardzo smakują te nasze, nie nalewki, tylko likiery. Ja zawsze będę to powtarzał, bo nalewkarze też, ja szanuję nalewki i będę robił nalewki, ale się zawsze śmieję, że jak zrobię nalewkę, to dam znać, że zrobiłem nalewkę. Na razie to są tylko likiery albo aż likiery. Odzew jest bardzo pozytywny. I tutaj tak naprawdę ja w nalewkach widzę poniekąd to, co się działo u nas w przetworach, tak? Bo tą branżę troszeczkę lepiej znam. Firmy, które gdzieś tam działają w Polsce, tych właśnie takich malutkich producentów przetworów i tym podobne. Spada efekt tak nazywany przeze mnie efektem mamusi, bo często jak jeżdżę gdzieś, stoję ze swoimi produktami, to słyszę, że ktoś podchodzi, czy są ludzie w dużym mieście mieszkający, ale o, syropek malinowy nie mam od mamusi. I to zjawisko, że tak powiem, gdzieś tam no, naturalnie w Polsce jednak gdzieś tam wymiera i wtedy na to pole rośnie właśnie miejsce dla nas nalewkarzy, dla nas producentów małych przetworów. Tej wysokiej jakości, gdzie człowiek otworzy i poczuje malinę jak z babcinego, czy od mamy syropku, a nie koncentrat czy aromat malinowy. Tak, gdzieś to wszystko jest też podszyte dość smutną refleksją, jeżeli ta sztuka wytwarzania przetworów czy bezalkoholowych ginie. Ale dobrze, to potencjał dla nas. Tak, to jest potencjał dla nas i też na przykład widzę bardzo mocno, tak jakby na mapie Polski, że jednak u nas na wschodzie jeszcze ta kultura robienia rzeczy w domu żyje, a no nie ukrywam, na zachodzie już dogorywa. Ale też ostatnio słyszałem, że bardzo dużo, szczególnie w trakcie przede wszystkim lockdownu, ludzie po prostu z nudów gdzieś wyciągają stare przepisy i zaczynają się bawić. Zarówno właśnie pod kątem alkoholu, ale też po prostu przetworów. Nawet u siebie, po ludziach, którzy gdzieś tam u mnie pracują, też słyszę, że gdzieś tam bardziej ludzie myślą o tym, żeby porobić sobie takie rzeczy. To też jest fajne, bo chodzi o to, zawsze chodzi o to, żebyśmy jedli dobre jedzenie i zdrowe jedzenie. A to, co zrobimy sami, no, zawsze wiemy, co jest w środku.
Pulę alkoholi wytwarzanych w domu już chyba wyczerpałem przez te wszystkie lata swoich prób, natomiast przyznam, że w lockdownie zacząłem robić kiszonki. O! Ferment, więc całkiem bliska mi i doskonale znana sztuka, ale w nowych okolicznościach i w nowych zupełnie doznaniach. Tak czy inaczej są to pasje, które warto pielęgnować. W końcu to bogactwo rynkowe też zawdzięczamy właśnie pasji. Bardzo rzadko się dzieje z jakiegoś ekonomicznego wyrachowania coś, co jest warte później sensorycznej także uwagi. Właśnie te receptury przechowywane pieczołowicie, tradycyjnie w jakichś notatkach, zeszytach, to jest to, co później nas najbardziej bawi jako producentów, ale też konsumentów, no bo w końcu to konsument ma ostatecznie tę radość z produktów wyciągnąć. Dokładnie. Praca rąk własnych to jest to, co jest najważniejsze dla autentyczności tych produktów. Powiedz proszę, czy praca twoich rąk, twojej rodziny, twoich pracowników, wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt mamy okazję też oglądać, albo będziemy mieli okazję oglądać, kiedy czasy będą ku temu trochę lepsze. Czy zapraszacie gości? Czy powiem tak, w tym momencie gości niechętnie zapraszamy, ale też z racji takiego troszeczkę miejsca, w którym jesteśmy, bo już niemiłosiernie się ciśniemy. Po prostu w miejscu, w którym jesteśmy obecnie, ale na winiarni jak najbardziej zapraszamy gości, będzie można zajrzeć do nas na produkcję, zobaczyć jak to wygląda, posłuchać, spróbować. Poza tym gorzelnia, obecnie, czy teraz wiosną, latem startujemy z remontem i w gorzelni na naszych odwiedzających będzie czekało całe muzeum z salami warsztatowymi, salami do prowadzenia degustacji, czyli to będzie takie na naszej takiej wschodniej flance w zagłębie takiego alkoholu kraftowego, gdzie mam nadzieję, że będziemy się spotykać nie tylko z naszymi alkoholami, ale ogólnie tak naprawdę z wyrobami całej branży rzemieślniczej w Polsce. Jakie kanały dystrybucji, póki jeszcze nie możemy Was odwiedzać, choć wierzę, że to bardzo szybko też się zmieni, jakie są kanały dystrybucji, gdzie możemy wasze wyroby znaleźć, żeby się też nimi cieszyć? Zapraszamy przede wszystkim do listy punktów na Facebooku. Tam podpięta jest na górze cała lista punktów. Głównie to są sklepy delikatesowe ze zdrową żywnością, ale też obecni w sieci Auchan, jeżeli chodzi o alkohole i syropy. Przetwory, herbaty są raczej dostępne tylko w sklepach takich delikatesowych. No i oczywiście mamy sklep internetowy, gdzie wysyłamy produkty niealkoholowe. Z racji obecnych polskich przepisów. Oczywiście, doskonale wszyscy to rozumiemy. Dokładnie. Który kanał, wszystkim zadaję to pytanie, bardzo mnie to interesuje, który kanał uważasz za najbardziej efektywny w tym segmencie? To znaczy, którą drogą najlepiej dociera się do takiego klienta, który szanuje i lubi wasze produkty? Czy powiem tak, w alkoholu jeszcze ciężko mi troszeczkę się wypowiadać, bo tak naprawdę jak weszliśmy w alkohole, to miałem taką sytuację, że zderzyłem się troszeczkę ze ścianą i podstawowym problemem w przypadku całej mojej sieci sprzedaży sklepów delikatesowych i sklepów ze zdrową żywnością, że one nie mają koncesji na alkohol. I tak naprawdę budujemy całą tak jakby siatkę sprzedaży alkoholu od nowa, przy czym no, widzę to, że po prostu punkty, w których byłem ze spożywką, ale które też mają alkohol, takie delikatesowe, mam kilka takich bardzo fajnych punktów, gdzie właśnie już mam odzew, że ludzie kupują, że to smakuje i chętnie wracają po ten produkt, bo głównie o to chodzi, tak? Chodzi nam o wchodzenie do takich punktów, żeby był tam klient, który będzie wracał. Bo przypadkowy zakup jednorazowy powoduje tylko tyle, że po jakimś czasie sklep dzwoni i mówi, że chce oddać towar, bo nie rotuje na półce. A sklepy właśnie ze zdrową żywnością, czy ze zdrową może to źle, ale sklepy takie delikatesowe typowo z lepszą żywnością, no mam nadzieję, że raz ze wzrostem tej naszej skali też ilości producentów alkoholi rzemieślniczych, że też te alkohole zaczną się pojawiać w takich sklepach.
Czy widzisz jakieś bariery dla klienta, czy do tego pośredniego, czyli sklepów specjalistycznych, albo do tego docelowego, czyli naszego konsumenta w zakupie wyrobów alkoholowych tutaj, co najbardziej mnie interesuje? Czy jest jakaś świadomość, którą trzeba jeszcze zbudować tego konsumenta, żeby on sięgał akurat po te produkty, a nie pod jakieś, no, trzeba powiedzieć wprost, podróbki koncernowe? Czy problem jest tego tak naprawdę podstawowy, to jest półka cenowa i w zależności od punktu zazwyczaj właściciel wie też, jakiego ma klienta. I ja na przykład mam dużo punktów, które ja widzę na półce w sklepie, ale na przykład ktoś ze sklepu mówi, że nie ma klientów na taki produkt, dziękuję, do widzenia. Ale myślę, że to tak naprawdę taka reakcja jeszcze niektórych właścicieli punktów jest spowodowana tylko tym, że jeszcze sobie poniekąd nie zdają sprawy, że realnie w tych alkoholach mocnych też jest rewolucja rzemieślnicza. I czasami jak mówię, że mój produkt, na przykład jakiś owocowy do produktów koncernowych, trzeba właśnie porównywać jak piwo koncernowe do piwa rzemieślniczego, to czasami dopiero na przykład się zapala lampka u kogoś, kto prowadzi dany sklep, że halo, halo, na początku przecież z tą piwną rewolucją też niektóre punkty, a jednak teraz w każdym sklepie gdzieś ta półka piw rzemieślniczych jest. Musi nawet być, konsument tego oczekuje. Z całą pewnością nie można pytać konsumentów, czego chcą. Cytując rzekomy cytat z Henry'ego Forda, gdyby pytał ludzi, czego chcą, to mówiliby o szybszych koniach, a nie o samochodach. Więc w jaki sposób to branża producentów musi wybudować i jakość na tym rynku, i skalę tego rynku, co z niemałym powodzeniem się wam udaje. No tak, szerokie portfolio robi spore zamieszanie, trzeba przyznać. Z których produktów z tej całej waszej selekcji jesteś najbardziej dumny? O, z każdego troszeczkę inaczej. To ja mam zawsze podejście, że gdzieś wyśrodkowane. No mam przetwory, które mi wybitnie smakują, ale na przykład mam przetwory, które kompletnie nie są moim smakiem, bo na przykład, nie wiem, żona mi podpowiedziała, żeby coś zrobić. Nie wiem, na przykład mam konfiturę rabarbar z różą, przy czym tu mówimy o kwiecie róży, nie o dzikiej róży. I to jest konfitura, która mi kompletnie nie podchodzi. A mam klientów, gdzie jak się w Warszawie na jakimś kiermaszu pojawia, to przybiegają albo w ogóle zamawiają, żeby całymi kartonikami to przywozić. Więc to jestem ogólnie porówno troszeczkę z niektórych produktów. Wiadomo, niektóre są troszeczkę już bardziej nagradzane, czy tak jak na przykład 44, czyli ten nasz krupniczek miodowo-ziołowy, który jest jednak takim alkoholem, no, gdzie w końcu jak zrobiłem, to byłem taki dumny z siebie, że w końcu zrobiłem taki naprawdę fajny, ale też bardzo elegancki alkohol. Czy są jeszcze jakieś alkohole w starych księgach receptur, które pasjami analizujesz, które będziesz też wdrażał do produkcji w najbliższym czasie? O ile to oczywiście nie jest tajemnica, to może ogólnie zapytam, czy trwają takie prace? Tak. Na historycznym. I w sumie możemy powiedzieć, trwają prace nad jarzębiakiem. Już wstępnie zaczęliśmy przerabiać jarzębinę. Troszeczkę inaczej robię niż w starej tej księdze, przy czym ze starej księgi będziemy próbowali tak jakby sobie wziąć sposób leżakowania, a dokładnie leżakowanie na ciepło. Czyli będziemy gotowali to złe, ale będziemy podgrzewać alkohol, żeby przyspieszyć jego leżakowanie. No tak, słynny proces maderyzacji winiarski ma jeszcze większą pulę tak. Możliwości przy mocnych alkoholach. Fantastycznie. Ja też już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem, być może też na jakichś degustacyjnych ścieżkach naszego kraju, bo ten sezon wszyscy wierzymy, że jednak będzie wyglądał już trochę bardziej normalnie. Czy planujesz też jakieś tournée po festiwalach, jeżeli te się odbędą? Tak, na pewno. To w ogóle, ja nie mogę się już doczekać tak naprawdę, bo przez ten lockdown dużo imprez już nam wypadło, szczególnie, że my jako cieleśnica
dostaliśmy dofinansowanie na Go to Brand, na targi zagraniczne, na wyjazdy, na misje zagraniczne i tak naprawdę od zeszłego roku już kilka wyjazdów po całym świecie mi gdzieś wypadło, co prawda na szczęście one się gdzieś tylko przesuwają w czasie, ale gdzieś już ostatnio patrzyłem, że są pierwsze oznaki, że jednak na tym świecie gdzieś te targi już się odbędą. No, a poza tym razem na pewno z chłopakami i innymi producentami rzemieślniczymi będziemy gdzieś tam krążyć po Polsce. Już wstępnie jest gdzieś tam o 2 czy 3 imprezach rozmowa, ale myślę, że w trakcie, jak się zaczną już potwierdzać kolejne wydarzenia, to na pewno będziemy też bukowali i będziemy się pojawiać w różnym składzie, ale na pewno gdzieś tam na wielu imprezach w Polsce ktoś z tej naszej rzemieślniczej ekipy będzie. Polskie destylaty w natarciu. A jak pierwsze spostrzeżenia, jeżeli chodzi o rynek zagraniczny? Czy za granicą znają polskie produkty, właśnie te lokalne, te szczere? Czy jest duży entuzjazm i potrzeba? A zatem perspektywy eksportowe. Czy moim zdaniem jeszcze nie znają, bo jeszcze niewiele, czy jest kilku producentów, którzy z sukcesami gdzieś te właśnie bardziej takie rzemieślnicze produkty za granicę wysyłają, ale myślę, że w miarę rośnięcia tej naszej branży, tych mniejszych producentów, te produkty na pewno coraz częściej będą się pojawiały na choćby zagranicznych przeglądach, ale po prostu też w sprzedaży. No, my też jako branża cały czas się uczymy, bo to nawet taki alembik jak przyjedzie, to jak kucharz ma z piekarnikiem, tak? Albo jak tam zawsze ktoś mówi, że w swoim piekarniku to on wie, gdzie mu przypala, a gdzie nie dopieka, tak? To podobnie troszeczkę jak człowiek stanie do tego alembiku, który na przykład u nas w wakacje wiedzie, no to też potrzebujemy czasu, żeby się go nauczyć, wyczuć i dopiero wtedy tak naprawdę, czyli jeszcze ileś tam miesięcy czasu, zanim te nasze polskie produkty, które już są bardzo dobrej jakości, ale myślę, że w najbliższym czasie coraz częściej będą się pojawiały złote medale gdzieś zdobywane na zagranicznych przeglądach, bo naprawdę uważam, że w wielu kategoriach nie mamy się czego wstydzić. W wielu kategoriach być może nie znajdziemy żadnej godnej konkurencji na świecie, ale to dobrze, będziemy rywalizować sami ze sobą i budować tę jakość. Naprawdę ciekawe czasy przed nami, przed rynkiem, no i bardzo intensywny czas przed wami, więc dużo pogody, mało wirusa i samych udanych prób z alembikiem pozostaje mi ci życzyć. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia już niebawem przy kieliszku czegoś dobrego. Do zobaczenia i smacznego.